Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Days Gone. Ruszam dalej na misję. Odejść na misję, nie był to. Nikt nie był tego świadomy, okej. Okay. W zasadzie blisko, więc sobie dojadę. Paliwa mi też wystarczy, więc easy. Okej. Okay. Ciekawe, co to będzie za misja w sumie. Chyba ogólnie jeszcze tej gry mi trochę zostało. Co najlepsze, ale w sumie nie spieszę się z tym jakoś specjalnie, bo nic za bardzo nie ma. Mam jeszcze w planie tego biomutanta i NFS-a hit, którego chciałbym sobie przejść. Tak to trochę cisza w eterze, jeśli chodzi o dobre gierki. Teraz będziemy jeszcze bardziej spójrz na to z innej strony, tak? Jedna gęba mniej wykarmienia. Weź nie pierdol, tylko już tutaj znajdź mi jakieś ciepłe ciało, albo nie będzie żadnych gęb do wykarmienia. Co, mam spać, czy co? Oni tu idą. Idą tu! I będą chcieli. Oni chcą, nie! Już tu są. Zaraz mi... Luzer, co się... Nie! Jak się tu dostaliście? Wow, 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 wow! Zostań tam! Luzer. A temu co? Dig, uspokój się, zbliżaj się do mnie. Pogadajmy. Zabijecie! Wszystko gra. Weź, daj mi broń! Daj mi broń! O cholera. Jezu Chryste. Buzer, co jest, kurwa? Ja słyszałem. Słyszałem głosy. A ty, Dig, ty też je słyszałeś, nie? Nie, nic nie słyszałem. Buzer, masz zakażenie krwi. Wcale nie. Tak, Buzer, masz! Popatrz tylko na to! Nie muszę nigdzie patrzeć. Chodź, potrzebujesz pomocy. Słuchaj, nie potrzebujesz. No chodź. Nie potrzebuję pomocy. Niech ma oczy już. Przepraszam cię za to, że próbowałem odstrzelić ci głowę. Znaczy, naprawdę coś widziałem, rozumiesz? Ostrożnie. Hej, patrz pod nogi. Dam sobie radę, ale... Ale to wszystko było w mojej głowie, wiesz? No dawaj. Tak, tak, wiem. Słyszałem je, Dick. Ja naprawdę, Dick. Kroki, one dudniły mi w głowie. Buciory. Jeszcze tylko kawałek. Pewnie zawieziemy go do jakiegoś obozu. Pytanie, czy Hot Springs, czy ten Kaplan, czy jakoś tak? Nie potrzebuję pomocy. Umiem chodzić, do cholery. To jedziesz. Chodzić. Dobrze, dobrze. Typ jest dziwny. Po prostu nie wiem. Nie wiem, co się stało. Dobra, chodź. Dalej. Musimy jechać. Zaraz. Co? Gdzie jedziemy? Ja nie... To tylko krótka przejażdżka, Buzer. Rozjaśnij ci w głowie. Przejażdżka? Dobra, okej. To będzie dobre powietrze. To Lost Lake? O, proszę. Tylko czekaj, nie wiem, czy ja muszę się nie muszę się zatankować. A nie, czekajcie, nie mam tutaj wskaźnika tego paliwa teraz. A, bo pewnie misja, więc... Znaczy kilometra. Dobra, to jedziemy. Jedziemy. Dick. Pamiętasz, jak po raz pierwszy wyjechaliśmy z Farewell? To uczucie? Tak. Pamiętam. Autostrady były całkiem zablokowane autami. Było tylu ludzi. Wszyscy w drodze. Myśleli, że jeśli będą dość szybcy, uda im się usiąść przed tym, co nadchodzi. No.
Nikt nie był dość szybki, Buzę. Nikt nie był tego świadomy, tak jak ja. Więc kiedy wreszcie powiedzieli sobie, jebać to i, no wiesz, zaczęli iść, a potem biec, było za późno. Za późno. I pamiętam, jak patrzyłem na świrusy, patrzyłem jak nadchodzą. Były ich tysiące, a ci wszyscy debile zostali po prostu pochłonięci. Tak, pamiętam. Kiedy patrzysz na coś takiego, wiesz, że to tylko kwestia czasu, zanim przyjdzie kolej na nas. I nic tego nie powstrzyma. Buzek, nie ma takiej siły. Ale wiesz, dlaczego się nie poddajemy? Nie. Niby co cholera mielibyśmy innego robić? No. Takie merytoryczne przemowy. Klimatyczna muza. Lost Lake, jesteśmy już. Prawie. Tak dłużej się jedzie, nie? Wow, fajna góra. Jakieś krzoki? Co ty grzabiasz? Nic takiego. Aha. Coś czułem, że się odstawisz, zanim tam pójdziesz. To wiesz, pomyślałem, że zatrzymam się w chacie, strzelę kilka browarów, a potem wejdę do szpitala jak król. Nie, facet. Po prostu mam dość. Chuja sobie z tobą lecę. Hej, Dick. Żelazny Mike mówił, że cię zabije, jak cię zobaczy. A skoro tak... Ten stary dziad czasami nawet nie wie, jak się nazywa. Nie. Hej, będzie pamiętał. Musisz być przytomny. Tu nie ma drogi, ale jak coś się napatoczy, to... Tak, wiem. Dobra. Hej, Dick. Co? Nie zabijaj nikogo w obozie, okej? No kawałek mają do tego obozu jeszcze. Jest okej? Jak nigdy. Kurze, jak on się przemieni w też takiego. Co ci odbiło, człowieku? Wracajmy. Nic tu nie ma. Przesłyszałeś motor, ja tak samo. To pewnie jakiś uczejka. Nie trzeba było mnie... Wykrywanie ukrycia. Jeżeli wykryją cię wrogowie, zacznę cię szukać w miejscu, gdzie ostatnio cię widziano lub słyszano. Żeby nie dać się złapać, schowaj się gdzieś, na przykład w śmietniku lub w wysokiej trawie, aby przynieść ją ukradkiem. Kurwa, mamy pilnować obozu, po okolicy i robić sobie dobrze. To ja mam sobie tam jakoś zakraść do tego obozu? O god, aha, jeszcze nie mogę tego broni sobie żadnej wyciągnąć. Kto tam jest? Brat Adi. Chodź na to. Na patrolu, no wiesz, niedaleko. Chodź. Pokaż. Była noc, ale świecił księżyc. A wiesz, że w nocy wieczy się...
Kurde. Uwielbiam to. Bo to jest jakiś krzoczek. Ależ tam będzie przerąbane przejście. Ja pierdyle. W sumie trochę wysokiej trawy jest, tylko że jak tam teraz się dostać, żeby tutaj... Pętuję tu dookoła. To w sumie na razie ich tutaj... Bo pytanie, czy... Czy ten tutaj, koleś, pierwszy, tamtych dwóch sobie poszło, czy on będzie jakoś mi... Mam. Co? Ktoś rzuca kamienia. Ktoś tu jest. I co tam widzisz? To kamień? O, kamień. Zakradnie się do obozu, nikogo nie zabijając. O, fankan. O! Ej! Shit. Łatwo i przyjemnie odkąd tak do siebie ma być. Jakieś plany na później? Pewnie spróbuję się trochę kimnąć. Las Galisa, czy jakiej tam Canova. Cały czas nic coś? Tylko ryczy. Przez kilka pierwszych dni nie można było przez nią spać. Co z nią nie tak? A czego się spodziewałeś? Dopiero trafiła tu z sypu. Kurwa, wszystko jedno. Coś tam jest. Cicha. Ciekawe, czy stary w ogóle wie, że ona tu jest. Trudno. Chyba tam jest jeszcze jeden. Ale ostatnio jest jakoś ciszy. Może wreszcie do... Alender. Tu nigdzie teraz wysokiej trawy nie ma. Shit. Przydadzą się. Pójdę może tędy naokoło. To idź tam. A ja sobie legalnie przejdę tutaj. Tam jeszcze coś jest, bo tam jakieś światło. Shit. Widziałem coś. Jak opuszczenie obszaru misji? Kurwa. Kto to? Co? Co tak? Macie mnie. Mam ci. Fuck! A zjebałem. Nie ruszysz się, co? Nie rusza się, bra... Shit. A super mnie wywaliło, dzięki. God damn it. A tu jeszcze tych dwóch siedzi. Więc spróbujemy.
Tam jest znowu typ. Tu jeszcze jest typ. Kamień? No, kamień? O, kamień? Kamień? Ktoś tu jest. O kurwa. Żelazny Majek, skizo. Ja pierdolę. Co tam? Hej, ci, których pochowaliśmy, zostali zmasakrowani. Tak? Chryste, 3 godziny zbieraliśmy część, co chciałem. Nie chciałem zostawić ich wirusa. Raymond, to Carlos i dobrze o tym wiesz. Musimy się na nim odegrać albo wieczyści. Ten co, się nie ruszy? No. Chciałem kogoś. A co z nas ten coś tu śmierdzi. O kurde. No. Bez jaj. Jezus, że nie mogłem widzieć, że byłem w krzakach. Boże, uwielbiam to. A. Co? Co jest? Ktoś tu jest. Coś widziałem. Coś słyszałem. No, serio. Siema. Co znowu? Co się stało? Jeszcze sobie siadł. No ja pierdyle. Jeszcze drugi nie zesiądzie. No. Róże sztupsko. Coś tam jest. Jest tam ktoś? Coś tu jest. Masz coś? Co jest? Co? To był kamień. Czekaj, to był kamień? Ludzie nie zostali tam tylko zaatakowani. Byli torturowani. Joe ma blizny na całej głowie. Próbowali go oskalpować. Raymond, ktoś tu jest. Holy shit. Zmasakrowani, Mike. Chryste, 3 godziny zbieraliśmy części ich ciał. Ktoś chciałem tu zostawić. O kurwa. Raymond. Żelazny Mike. Skizo, ja pierdolę. Skizo, daj spokój. Po prostu daj spokój. A co z następną grupą? I kolejną? Ej, kolejna, to był kamień. Carlos już wali do rogu tam. Coś pali. Widziałem. Nie ma, jest tam ktoś? Widzisz coś? Jedną z transmisji radia wolnej. Shit. Podobno uderzyli na niewieczyści. Patrz, teraz chyba tego pojeba Kouflenda. Może jest pojebem, ale jak dla mnie bez problemu poznałby wieczystego stasaka. Aż do sobie tego domku, czy coś? Czy za ten domek? Chyba za. Kurwa. Tak, oni są zdziwieni. To był kamień? Coś tam jest. Tak, kurwa, teraz ci się nie chce tutaj ruszyć za bardzo. Ja pierdzielę, najlepiej byłoby przejść... Najlepiej byłoby przejść tędy, tą stroną, ale tu jest dwóch typów. Ewentualnie tutaj też by może, tam są jakieś krzaczki, widzę. Coś się ruszyło. I co? Ktoś tam jest? Co jest? Coś tam jest. To był kamień. Coś tu jest. To tutaj. Muszę tylko dostać się do środka. A co? Chcesz do nich dołączyć? Po prostu cię to kręci. Nie, po prostu jestem ciekawy. Szybko. Kiedy zobaczyłem Ricky, wyglądałaś... Mam cię. O. Wyszła ze swojej chaty, a nie... A. Zarąbiście.
Cześć Ricky, cześć Adi. Nie chcę żadnych kłopotów, więc jeśli pani zajdą mi z drogi, to nie, już nie, nie, nie. Co ty, kurwa, do cholery robisz w moim szpitalu? To co, teraz mnie zastrzelisz? A nie, czekaj, jest kodeks, nie? Nie możesz zastrzelić kobiety, jeśli nie musisz. To teraz będziesz musiał. Cholera. Okej, słuchajcie, mogę to wyjaśnić, dobra? Sprawdź łodziarkę. To teraz sprzedajesz narkotyki dla Take? Wiesz, kiedy przywiozłeś mi dziewczynę, myślałam, że się zmieniłeś. Ale najwyraźniej nie. Nie, to nie możesz powiedzieć. Są narkotyki. Co? To antybiotyki. Buzel jest chory. Poważnie ma zakażenie krwi. Nie miałam do kogo z tym pójść. Zakażenie? Co się stało? A to ważne? No, zjebałem. Przyprowadź go. Zgarnij go i przyprowadź. Nie, nie możemy tego. Tak, możemy. Słuchaj, nie obchodzi mnie, kim on jest, ani co myśli żelazny Mike. Kiedy ktoś jest chory, to trzeba mu pomóc. Musimy dbać o siebie nawzajem. Kochana, tylko tyle nam zostało. Nie chodźmy tak od razu? Chodź, podwiozę cię. To gdzie jedziemy? Pamiętasz taki mały obóz, kiedy po raz pierwszy zjechaliśmy w dolinę? Tak, pamiętam. Już się nikt nie czepia? I to ma być motocykl? Może to nie maszyna włóczęgów, ale ja nie narzekam. Siadaj. W takim tempie będę jechać? Tak sobie myślę, co z tymi świrusami, wiesz? Na przykład. No. Ale... Z tą dziewczyną, którą przyprowadziłem, Lisą. Możesz mnie do niej zabrać? Nie. Cholera, Ricky, co ci odbiło? Dlaczego nie? Nie mogę, nie ma jej tutaj. Łe? Zaraz, chyba nie rozumiem. Co? No to gdzie jest? Skizo wysłał ją po zaopatrzenie. Razem z trójką innych osób uderzyła do Robkę w poszukiwaniu zapasów. Wrócili bez niej. Znaczy, chcesz powiedzieć, że ją zostawili? Samą w syfie? Nikt nikogo nie zostawił. Powiedzieli, że uciekła. Jezu! To mogło być cokolwiek. Wilki, świrusy, wieczyści, do wyboru do kolonii. Co? Skiza chyba pojebało. Czemu wysłał ją na taką akcję? Każdy musi pracować, Nick. Tak to działa. Dobrze o tym wiesz. Nie wierzę, kurwa, słuchaj. Siedziała w Marion Forks w chuj długo, zanim ją znalazłem. Tak, to może trzeba było ją tam zostawić. Halej jaja. Kto tam? Nie zmuszaj mnie, żebym odstrzelił ci łeb. To ja. Nie, cofnij się! Hej, to ja, Ricky. Pamiętasz mnie? Rok temu z wami jeździłam. Ricky... Tamal? No. Znaczy, Tamalo do Lost Lake? No, właśnie. Hej, czekaj. Właśnie tak. Jak się miewasz? Buzer, wszystko gra? Jest zajebiście. To wciąż nie daje ci prawa kraść naszych rzeczy. Żartujesz sobie? Spójrz na jego łapę. Co miałem niby zrobić, he? Ja nie wiem. Mogłeś zapytać? Jezu. Spójrzcie na siebie, motorowcy. Postrach włóczęgów w syfie, tak? A teraz wracacie na kolanach do żelaznego Majka. A, no o ile wam pozwoli. No, weź spokój. Pomóż mi go zabrać do Eddie. Idziemy. No chodź. Spróbuj. Nie chcę twojej pomocy. Ricky. Tak, Buzer, Ricky. Czy on się jeszcze nie zamienił? Chciałem, że z nią pojedzie. Zaraz, gdzie jedziemy? Adi powiedziała,
zgodziła się obejrzeć twoją rękę i zobaczyć, co da się zrobić. Co? Nie! Nie, nie zabierzesz mnie do żadnego cholernego obozu. Mogę jeździć do cholery. Nie! Cholera! Buzer, to tylko na kilka dni. Dostaniesz coś na tę rękę i wtedy... Nie! Wiesz, jak tam jest, Dick. Nie! Nie myślisz trzeźwo! To nie Hot Springs! To Lost Lake! Żelazny Mike! Pamiętasz go? Żelazny Mike? Zginiemy przez niego. Mówiłeś. To było dawno temu. Rozbudowali swoją miejscówkę. Mają teraz więcej ludzi. Wszyscy umrzemy w pizdu. Dawno nas tu nie będzie, zanim dojdzie do czegoś takiego. W obozie jest jedyny lekarz w promieniu wielu kilometrów, no więc Adi, słuchaj, ona ci pomoże. Tylko kilka dni, a potem pojedziemy stąd w pizdu. Na północ. Jak mówiłeś, spierdolimy stąd. No, dobra, pojedziemy na północ. Dobry plan. Zostawimy za sobą ten burdel. Dobra. Zobaczmy, czy go wyleczą. Dobra, to ja wracam sprawdzić, jak się mam. Zobaczymy, jak się czuję. Tchórz. Tak, święte słowa. Ile to zajmie, zanim będzie na chodzie, w sensie? Czyli jak długo tu zostaniesz? Mamy antybiotyki, ale to nie wystarczy. Jeśli Mike was przyjmie, Buzz może z tego wyjdzie. To co się stało? Gdzie aż tak poparzył sobie rękę? Natknęliśmy się na wieczystych, na południe od Belknap. Chyba nie spodobały mi się. Czemu mogę sobie zapisać? Aha, obszar misji, położ. Coś się długa ta misja, nie? Dobra, pewnie trzeba będzie pogadać teraz z tym typem. Słyszałam, że sami sobie robią coś takiego, ale nie tym, których próbują zwerbować. Buzer nie był żadnym cholernym rekrutem. No, Tucker powinna była dogadać się z nimi jak żelazny Mike. Daj spokój, Ricky, on tego nie rozumie. Carlos nie dotrzyma żadnej umowy z Lost Lake, a przynajmniej niezbyt długo, a Mike, on po prostu tego nie widzi. Widzi więcej niż ci się wydaje. Zawsze miałeś w sobie dobro, Dick, tylko robisz co możesz, żeby je w sobie zdusić. Dzięki za wotum zaufania. Podejrzewam, że będzie jazda. Nie możesz wierzyć w żadne jego słowo. Adi jest miękka. Mike, nie mamy nawet dość zapasów dla zdrowych ludzi, a co dopiero dla pieprzonego Kalego. To nie jest Kalego, może chwilkę. Pracować i... Moim zdaniem trzeba ich stąd wykopać. Mike, my tacy nie jesteśmy. Jest. Posłuchaj się. A ty co? Masz dość robienia za podnóżek Tucker? Raymond, przestań. Nie nazywaj mnie tak. Zaczyna mnie to wkurwiać. Dobra, dość tego! Widzisz? Dobrze wiesz, co to za skurwieli, wiesz, do czego jest... Uspokój się! A ty! Schowaj tę zabawkę. Mike, to Deacon przyprowadził tę dziewczynę. Tak, wiem. I wiem też, jaki to człowiek. Co ma na sumieniu. Ale czy jest gorszy niż wy? Ricky? Albo ja? Wszyscy żyliśmy w syfie, Skizo. Wszyscy robiliśmy rzeczy, których się wstydzimy. Potrzebujemy więcej ludzi. Nie, jedną chwileczkę. Potrzebowałbym tylko kilku dni i trochę antybiotyków. Zrobię, co się da. Jasne, Mike. Cokolwiek powiesz, nie ma sprawy. Chodź ze mną. Nie ufam Nawet ci. Nie zaczynaj. A więc to ty ich tu sprowadziłaś.
Nie sprowadziłam ich, Skizo. Buzer potrzebował pomocy. Ale włamał się do szpitala. Bo nie zabezpieczyłeś sklepu wędkarskiego. Ricky wspomniała, że nie robisz już kursów dla Tucker. Mała trafiła tutaj zamiast tam. Wybacz, że wcześniej cię okłamałem w sprawie tych kursów. A kto ma to robić? Jak długo się już włóczycie? Ty i Bill. Nie wiem. Mówiłem już. Czas się rozmywa. Jeżeli ludzie nie zapuszczą korzeni i nie zaczną wytwarzać żywności, to na wiosnę nie zostanie już nikt przy życiu. Jeśli pomożesz... Ciekawe, co będziemy musieli do zrobienia. Tutaj, aż będziemy gotowi do drogi. Co będzie do zrobienia w zasadzie? Albo co będziemy musieli zrobić? Chciałem, żebyś wiedział, że jak tylko go poskładają, skołujemy trochę sprzętu i wyjeżdżamy na północ. Na północ? Jest tam taki obóz, niedaleko Smithrock. Wiesz, Buzer jeszcze tam nie był, więc może... Chyba najwyższa pora zostawić to wszystko za nami. Nowy początek, co? Szanuję to. A teraz idź. Muszę trochę pomyśleć. Jak sobie chcesz, tylko niech Ricky odezwie się do mnie, gdybyś czegoś potrzebował. No, nice. Ale w sumie ten obóz się wydaje taki... Ten obóz się wydaje taki dosyć... przyjaźniejszy, lepszy niż te poprzednie. Zobacz, czy ja mogę... Aha, ja muszę wrócić pod swój motor, żeby zapisać grę. Gdzie jest mój motor w ogóle? Oh my god. Kawałek. Te wszystkie obozy są podobne, ale jakoś ten jest taki, ma fajną miejscówkę i w ogóle bardziej mi się podoba. Ma coś w sobie takiego. Wow. To możemy się nadpisać. Dobra, słuchajcie. Widzimy się w następnym odcinku w dniu jutrzejszym, także trzymajcie się i dobrego dnia. Na razie. Hej.